Dzień dobry kochani, nazywam się Asia Olejarczyk i jestem autorką książek dla dzieci. Między innymi Misji Tality, której fragment chciałabym Wam dzisiaj przeczytać. To jest chrześcijańska baśń o bardzo odważnej dziewczynce, która otrzymuje tajemniczą misję od samego Pana Boga. Talita musi pójść do bardzo mrocznego lasu, jeszcze ciemniejszego niż ten, który jest teraz za moimi plecami, i odnaleźć kogoś, kto potrzebuje płomienia żywego ognia. Talita ten płomień otrzymuje od Pana Boga i musi ruszyć w ten ciemny, mroczny las. Posłuchajcie fragmentu tej opowieści. Talita jest już w ciemnym lesie. Posłuchajcie, kogo tam spotyka. Przysiadłam na kamieniu. Rozchyliłam lekko dłonie i spojrzałam na niesiony przez siebie skarb. Był taki piękny, ciepły i dobry. Z zamyślenia wyrwał mnie szelest czyichś kroków. Aaaa! Krzyknął ktoś na mój widok i pognał w las. Zaczekaj! Zawołałam i rzuciłam się za nim biegiem. Zostaw mnie! Wrzasnął piskliwym głosem i przykucnął w dziupli, wydrążonej przez czas, w ogromnym pniu rozłożystego dębu. Mimo to podeszłam bliżej, cicho i spokojnie. Nieznajomy cały się trząsł. Nie bój się, jestem Talita, nie zrobię ci krzywdy, powiedziałam najłagodniej, jak umiałam. Przekręcił lekko głowę w moją stronę i zerknął na mnie jednym okiem, wciąż drżąc na całym ciele. Czego chcesz? Zapytał przerażony. Chcę... zamyśliłam się. Czego właściwie chciałam? Ach tak, spełnić prośbę Boga. Może to właśnie to stworzenie potrzebowało żywego ognia. Chcę się dowiedzieć, jak masz na imię. Lęk, odparł pełnym trwogi szeptem. Zastygłam w miejscu. Co powinnam teraz zrobić? Co mu odpowiedzieć? Przysłał mnie Bóg, powiedziałam wreszcie. Kim jest Bóg? Boję się go, odparł lęk. Zupełnie niepotrzebnie, uśmiechnęłam się. On niczego się nie boi. Niczego? Lęk wyraźnie się zdziwił. Absolutnie niczego, odpowiedziałam pewnie. Ale kiedy wysłał mnie tutaj, do tego ciemnego lasu, też się bałam. Naprawdę? Tak. To takie straszne miejsce, nie sądzisz? Rzekł piskliwym głośnikiem lęk. Tak tu ciemno i cicho, tyle nieznajomych stworzeń, tyle zła. Ale już się nie boję, dodałam stanowczo, bo Bóg obiecał, że będzie ze mną. Podeszłam do dziupli i kucnęłam przy wejściu. Teraz lepiej dostrzegałam mojego rozmówcę. Wyglądał jak mokre, zmarznięte, roztrzęsione zwierzątko i miał wielkie, naprawdę wielkie oczy. Szkoda, że ja nie mam takiego nieustraszonego towarzysza. Jestem tu całkiem sam. Taki malutki w tym ogromnym, mrocznym lesie. Nie jesteś sam, zauważyłam roztropnie. Teraz jesteś tu ze mną. A ja niosę płomień żywego ognia, który dostałam od Boga. Możemy nieść go razem, jeśli chcesz, zaproponowałam. Lęk popatrzył na mnie tymi swoimi okrągłymi ślepiami. Boję się ognia, wyznał. Ale to nie jest zwyczajny ogień, pospieszyłam z wyjaśnieniem. Nie parzy i niczego nie spala. Jest jasny, ciepły, przyjemny i dobry. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, odparł lęk. Pokażesz mi? Oczywiście. Jesteś gotowy? Spytałam na wszelki wypadek. Tak, odparł ledwie słyszalnym szeptem. Rozchyliłam delikatnie palce. Moja twarz i pyszczek lęku skąpały się w złotym blasku, który odbijał się milionem iskier w jego wielkich, okrągłych oczach. Otwierałam dłonie powoli, pozwalając Bożemu światłu stopniowo rozjaśniać mrok dziupli, w której skrył się lęk. Wyglądał, jakby nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Miałaś rację, rzekł w końcu, gdy płomień tańczył już w pełnej okazałości na moich dłoniach. Już się nie boję.
Uśmiechnęłam się i przytuliłam go mocno. Pokłuł mnie jak jeż, ale nie przeszkadzało mi to. Oswojony lęk był pierwszym przyjacielem, jakiego spotkałam w tym ciemnym lesie. Mogę potrzymać? Spytał nieśmiało, pokazując na mój iskrzący skarb. Proszę. Wziął ode mnie płomień i zamknął oczy. Wyszedł z dziupli i już zaczęłam się obawiać, że będzie próbował uciec, tak jak chciała to zrobić niewdzięczność. Ale on zatrzymał się i czekał. I wtedy stało się coś niesamowitego. Lęk zaczął się przeobrażać. Urósł, nabrał ciała. Jego futro zrobiło się lśniące i złote, aż wreszcie opadł na ziemię, upuszczając płomień, który zawisł nad jednym z polnych kwiatów. Kiedy mój przyjaciel się podniósł, stał na czterech łapach. Odwrócił się w moją stronę, a ja zamarłam z przerażenia. Zmienił się w zwierzę, przypominające lwicę. Talito, patrz, powiedziało zwierzę. Już nie nazywam się Lęk. Mam na imię Odwaga. Westchnęłam z ulgą. Nie mogłam powstrzymać radosnego śmiechu. Rzuciłam się Odwadze na szyję. A więc to tobie miałam zanieść żywy ogień. To ciebie miałam odnaleźć. Bóg kazał ci zanieść ten płomień do mnie? Zdziwiła się Odwaga. Nie mówił dokładnie komu. Powiedział tylko, że w gąszczu jest ktoś, kto bardzo go potrzebuje. To nie byłam ja. Odparła pewnie Odwaga. Uniosłam brwi ze zdziwienia. Ale wiem kto, dodała. Widziałam go. Chodźmy, musimy się pospieszyć.